Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, kończymy tydzień, robimy podsumowania, wypakujemy, wysyłamy ostatnie przesyłki w tym tygodniu. Mamy dzisiaj zaplanowane kilka dostaw, w tym kolejna dostawa od Rafała Kostarskiego Trucha. Przyjadą woblery takie uniwersalne, małe i duże. Spróbujemy porozmawiać jak poprzednim razem, żeby nam opowiedział co do czego i dlaczego. Życzę wam już dzisiaj, bo w poniedziałek mamy wielkie święto, święto niepodległości, więc życzę wam wszystkiego dobrego i życzę wam smacznych rogali. A u nas rogali już są. Dzisiaj dzień dostaw. Kolejna dostawa, tym razem muchy szczupakowe. I widzę tutaj nasze pike flyer małe, widzę pike flyer duże. Gdzieś tam pewnie na dole są dyski pozostałe. I nasze odkrycie szczupakowe w zeszłym roku na jesieni, żeśmy na to bardzo dużo połowili. Lekkie na płytką wodę, wręcz nieważące, to my decydujemy doczepiając czebureczkę jak ciężko chcemy łowić lub jak lekko. Tutaj już wyciągnąłem, dostawa od Tomka Miernika. Krapiki, przynęta okoniowa, sandaczowa, boleniowa, takie dość uniwersalna przynęta na rzekę, na jezioro, po prostu na drapieżnikę. Vlog odzieżowy, pokażemy wam to co mamy w ofercie z odzieży. Idą mrozy, zimno, więc pierwsze to, na co ja zwracam uwagę, to są rękawice, czyli marznące dłonie. Jak sobie z tym poradzić? W ofercie mamy Norfina rękawice i Geoff Andersona. Ja osobiście bardzo lubię te bez palców. Dla mnie są najbardziej wygodne. No, czuć po prostu wędkę, w miarę ogrzewa to dłonie, jest ok. Kudla większy zmarzluchów. Rękawice pełne z wszystkimi palcami lub z palcami odsłanianymi. Jak odzież, to koniecznie nasze bluzy. Przypominam, że mamy w ofercie bluzy ciepłe, szyte w Polsce, przez nas projektowane. Nie ściemniamy, naprawdę szyte w Polsce. Woziłem osobiście krój do szwalni i rozmawialiśmy z ludźmi, którzy szyją. Doradzali nam, co wybierać, co robić. Zielone, handmade, dziadek, który struga woblor. I nasze klasyczne z naszym logotypem. Dlaczego jest super? Ład Iwona taką ma. Super, jest ciepła. Bardzo dobra. Świetna jest, ciepła. Pewnie. Do Mateusza z brzegu leci nasz kord 213 mhm. To co jest fajne, to Mateusz miał w głowie kupić St. Croix, ale mówi nie, kupuje wędkę z polską flagą, czyli wędkę robią u nas w Polsce. Za tą decyzję dostaje od nas czapkę Corona Fishing. Szanujemy wspieranie polskiego rękodzieła. Też polską. Słucham? Też polską. Polska czapka dla polskiego producenta. Do Andrzeja z Lublina leci nasze najnowsze dziecko, czyli wędka Ether. Na niektórych kontrowersyjna wędka. Dlaczego? Bo jak zwrócicie uwagę, nie ma czego, nie ma uchwytu. Uchwyt jest przesuwny. Dlaczego taki? Bo chodzi o wyważenie wędki. Każdy stosuje inny kołowrotek. Wędka długa, więc jeden chce mieć większy koło, drugi mniejszy. I taki uchwyt pozwala na dopasowanie i dobre wyważenie. Yeah. Pytanie od widza. Jaką wędkę St. Croix polecacie do łowienia z brzegu? 2,7-500 metra. Bardziej pod sandacza, taki uniwersalny. Kij zastanawiam się nad Rayfinem, ale trochę drogi. Pod przynęty różne wahadłówki, CF, obrotówki, gumy. Śpieszę z odpowiedzią. Najbardziej trafnym wyborem byłby właśnie Rayfin. Jeżeli nie chcesz Rayfina, to zostaje tak naprawdę Encore. W dwóch mocach, jeżeli to ma być 2,70, to model MF. Onfor 90 mF lub model 90 mHe. 90 mF do przynęt, powiedzmy cała masa waga przynęty 25 gramów, to 30 niech będzie. Onfor 90 mHe, główki 25, 30 nawet, guma 4 cale, czyli powiedzmy tak do 40 gramów max cała waga przynęt.
kolejna dostawa od Rafała. Glapory. Glapki, tak? No tak. Bo mamy glapory. Nie mogę się pomylić, no to ja się pomyliłem. Bo glapor, że duży, że byk. A glapka, że znowu od Rafała jest Rafał. Bo podobało się nam ostatnio, jak opowiadał, więc dzisiaj też poprosimy Rafała, żeby opowiedział nam o tych dwóch woblerach. Do czego są przeznaczone, jak powstały. Od którego zaczynamy? Od małego? Od małego. Woblerek taki... Niby taki kleniowy, no jak Remik mówi, niepozorny. Dlatego tu dałem grubszy drut. Bo miałem wszystkie ryby, które żyją, załóżmy, w rzekach, tak? Czy sandacze, sumki, jakieś ten... No, to jest taka wielkość woblera i praca mocno uniwersalna, co? Znaczy, no pod te większe ryby, no profanacja, no ale to po prostu były przyłowami, dlatego tu dałem grubszy drut, bo na tyńszych co trochę się tam rozginęło, ale... Mówię, no każdą rybę złapałem. U nas, Rafał, przychodzą klienci, opowiadają, że na te małe glapki, to mówią tak. Klenie to tam jazie oczywiście. Ale strągi, ja łowię dla ludzi, którzy robią co strągi. Ale okonie dużo ludzi łowi. Szczupaki na tak naszych niezinnych rzeczkach, nie? O sandaczach to wielokrotnie słyszałem, że to przyławiają się na te ryby. Bolenie, ja... A bardzo duże... Bolenie, o! Właśnie chcę powiedzieć o boleniach. Bolenie, ja na tego typu wobler, na małych rzekach, czyli tego, nie wiem, w kra. Używasz sobie takiego woblera, bo to jest taka fajna wielkość, myślisz o kleniu, o koniu, ale bardzo często trafia się boleń. No. I słyszałem, że dobrze to pyga pobija na tym. Tak, to pyga. A drugi glapor? Do wszystkiego. Dobry, co? No mówię, to jest woblar, który no, kurde pierwszy powstał. Nie, czy glapka mała, już nie pamiętam. Znaczy, no, chodzi o tego. No tutaj, kurde, no, co mogę powiedzieć? No, jak na rzekę, no wszystkie ryby, tak, łowiłem. Sumy, szczupaki, sandacze, bolenie. Ja na rafie, Rafał, pierwszy debiut mój z twoim woblerem, to na dzień dobry suma. Na dzień dobry, no bo pierwszy rzut, a nie, znaczy pierwszy rzut, no pierwsze wypłynięcie z tym woblerem, nie wiem, 15 minut, pierwsza ryba, a on ma pracę wzorzec, to jest... Praca to jedna, ale możliwości, czyli lotność, bardzo daleko leci. Główka ci głowę. Możliwości, to tak, rzutowe, ale chodzi o to, że też lubię łowić na płytkiej wodzie szczupaki w Zielsku. Tam woda, no załóżmy 2 metry. Czuję, jak on skacze tam łowić. Mówię, tam niektórzy tam nie chcieli po prostu tonących, przeszłem bardziej, żeby one były pływające. Tak. No i to jest właśnie ich niesamowita zaleta, bo nasze te wszystkie Wisły, Bugi, mało wody jest i można go perfekcyjnie wykorzystać. Tak jak robiłem tonące te pierwsze parcie, no to łowiłem i wiesz, na głębszych wodach, tak? Bo czekałem na opad, on wtedy jeszcze w opadzie lusterkował, nie? No to tego też był. No ale, no, ale... to mówię, szczupaki bardziej prowokowało na spokojnie. Ale tam wtedy dzięki temu i tej pływalności, no są bardziej uniwersalny z tego. Tak, tak. A lotny faktycznie nie ma różnicy. On, słuchajcie, jak my się klientów pytamy, bo są tacy, którzy już wierzą w ten wobler, już go, to jest wobler numer jeden, wiesz o co chodzi, są tacy... Znaczy wracają do mnie te woblery do renowacji, nie? Od znajomych, bo są tak pożarte od sumów, czy tam szczupaków, tak? No, są... Nie, no łowią ludzie, no, wiesz, sam łowię, tak? Kurde, nie będę tam nikomu bajek opowiadał. Ja wam powiem, z mojej strony to jest tak, że jak jedziesz na Wisłę, to tak, no obojętnie jaka pora roku, to nie ma znaczenia, pizgasz tym po horyzont, prowadzisz do 1,5 metra wody, jak jest woda, 1,5–2 metry, to łowisz jak se chcesz, nisko, wysoko i tak dalej. Możesz tym jerkować, możesz tym twitchować w miejscu, pauzować, na sandacze wieczorem kij podnosić ci smuży. Natomiast ja bardzo lubię to tak jak Rafał na szczupaki, w tych liściach rzucasz, szarpniesz i on skoczy do boku jak jerk. Dla mnie jest to jest przynęta rewelacyjna. Nie coś pan powiem, nie? Tego nie ma. Historia Rafała. Znaczy to nie historia, no. Fakt. Nikt tego nie ma. Ale taki mój prywatny jerk. To jest glapa. Bez steru? Bez steru, tak. No inaczej dociążona, nie? Czyli kształt, proporcje, tylko bez steru. Nie, no, ale to jest trochę inne, nie? Ale to jest kompletna wersja przynęty.
Na szczupaka, na sandacze, na bolenie duże. Ale stary, łamiesz tu ster i jedziesz. I jedziesz dalej łowić. Tak, no tak. To nie ma problemu. Słuchajcie, chłopaki niech sobie dalej dyskutują. A my wprowadzamy glapy i glapory do magazynu.